Witam serdecznie. Drogie koleżanki, drodzy koledzy, szanowni państwo, w imieniu własnym, a także wiceprezesów Tadeusza Geblera i Krzysztofa Przygońskiego chciałbym bardzo serdecznie powitać na powiatowym spotkaniu noworocznym Polskiego Stronnictwa Ludowego. Koleżanki i koledzy, miniony 2017 rok przyniósł wiele istotnych wydarzeń w naszej lokalnej społeczności. W tym miejscu pozwolę sobie przytoczyć kilka faktów, które miały miejsce w 2017 roku. Otrzymując mandat zaufania od społeczeństwa w 2014 roku, przyjęliśmy na siebie wielkie zobowiązanie. W sytuacji zmierzchu przemysłu paliwowo-energetycznego musieliśmy podjąć natychmiastowe działania, które miały przyczynić się do przeciwdziałania pojawiającym się problemom społecznym i gospodarczym. Solidarnie i zgodnie uznaliśmy, że należy postawić w tym działaniu na edukację, służbę zdrowia, bezpieczeństwo mieszkańców oraz poprawę infrastruktury. Dzisiaj spotykamy się w Potworowie na corocznym spotkaniu ludowców. Dzisiaj podsumowaliśmy mijający 2017. Podziękowaliśmy oczywiście wszystkim naszym kolegom, koleżankom, którzy w sposób szczególny angażują się w pracę na rzecz społeczeństwa. Nakreśliliśmy również plany na 2018, bo one też są ważne. Jest to i rok wyborczy, i rok również stulecia odzyskania niepodległości, więc wiele wydarzeń nas w tym 2018 czeka. Ale Polskie Stronnictwo Ludowe ma ciekawe pomysły, realizujemy swoje cele. Służba zdrowia, edukacja, infrastruktura i bezpieczeństwo są naszymi priorytetami i je zrealizujemy. Również ciekawą ofertę na pewno zaproponujemy na kolejną kadencję w trakcie wyborów. Ale 2018 to również nasza historia, nasza tradycja. Podkreślamy rolę ruchu ludowego w odzyskaniu niepodległości. Pokazujemy ten nurt ludowy, który oprócz socjalistycznego i narodowego odegrał bardzo istotną rolę. Zwłaszcza nasi liderzy Wincenty Witos, Stanisław Mikołajczyk. To oni właśnie tworzyli tutaj zręby państwa polskiego po odzyskaniu niepodległości. Pamiętamy o tym i będziemy o nich mówić dużo w 2018 roku. Szanowne koleżanki, szanowni koledzy, szanowni państwo, myślę, że już większość z nas, bo wszyscy mają stosowne puchary napełnione szampanem. W związku z tym chciałbym wnieść toast za pomyślność wszystkich państwa, za to, żeby w tym 2018 tylko optymistyczne chwile się zdarzały, żebyście spotykali państwo jedynie dobrych ludzi na swojej drodze i żeby wszystkim nam się szczęściło w 2018 roku, a Polskie Stronnictwo Ludowe i ruch ludowy rozwijał się jak najlepiej. Państwa zdrowie.